102 metry! Czemu to k***a nie leci?100 metrów byłoby pięknie. No i teraz trzeba spróbować o Boże. Can he get to 200? No he can't, but he... Oh, he's down. Nie wiem, czy państwo się orientują, że wszyscy prze... pierwszy etap. Można? Można. Nie. Poproszę pana numer 4. Co? Numer 4. Ale... Poproszę pana numer 4. Nie pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. No ni! Jest ten tylny wiatr, ale on się go nie boi. Jest dojrzały do wygrywania, jest świadomy tego, czego chce. A chce na pewno już dziś dość spokojnie poszybować daleko. Na razie w tym skoku myśli tylko o jednym, żeby było daleko powyżej tej czerwonej linii. Jest! Pięknie wylądowane! Obejmie prowadzenie. Piękny, długi skok, 217,5 metra, noty muszą być perfekcyjne, to było idealne, piękne. Jeden dobry skok i już będzie wszystko jasne, chociaż trzeba dwa razy skoczyć. Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze. I teraz jak daleko pofrunie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jest! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok, a więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka. 220 metrów, 220 metrów, zobaczymy noty, tutaj są noty po 18,5, docenili przede wszystkim tę odwagę lotu, tę odwagę, która pozwala mu właściwie zamknąć marzenia rywali.